Nie patrzymy było takie, że nie przesunąłem tylko na pierwszy punkt. Bardzo przepraszam, ale nie, nie będziemy, nie mieli, będziemy musieli domówić. Szanowni Państwo, zaraz zrobimy tak, żeby każdy podszedł tutaj, ale zanim podejdziecie, to ja krótko to omówię. Sprawa dotyczy inwestycji, która jest w trakcie realizacji pomiędzy ulicą Nad Cudołem i ulicą Pachowskiego przy ulicy Danki. Buduje się tam, nazwijmy to malutkie osiedle, w środku osiedla, nowa rozbudowa. Pan inwestor, który jest dzisiaj z nami, poprosił o zaopiniowanie układu drogowego. Układ drogowy jest tak czy tak konieczny, jest to zobowiązanie, które wynika z pozwolenia na budowę. Natomiast to, jak on będzie przebiegał, jak będzie zorganizowany ruch na tej drodze, to już jest sprawa, którą to trzeba uzgodnić. I sprawa jest o tyle delikatna, że tak. Trzeba powiedzieć historię tej sprawy. Ona się zaczęła już w kadencji poprzedniej. Zaczęła się od protestów mieszkańców przeciwko w ogóle wydaniu wódzerki na tym terenie. Oczywiście Wydział Architektury nie wziął pod uwagę opinii dzielnicy wtedy, która była dość negatywna. Wydał pozwolenie na budowę, inwestycja może zostać zrealizowana. Natomiast z tego, co ja rozmawiałem też z poprzednim przewodniczącą, panią Teodorą Majszewską, pan inwestor też rozmawiał z dzielnicą wtedy na temat różnych uzgodnień, które mogłyby być przy okazji tej inwestycji. Między innymi jedno dotyczyło próby wspólnej organizacji terenu zielonego niedaleko bloków istniejących i tych nowo budowanych. Pan inwestor na razie podtrzymuje te ustne zobowiązania, nazwijmy to, i na jakieś konkrety będziemy jeszcze czekać. Natomiast na pewno mieszkańcy protestowali przeciwko temu, żeby nie mieć tutaj dużego ruchu przetokinamicznego, który był generowany przez tę inwestycję. Na pewno stanowisko przynajmniej jednej radnej naszej, która mieszka w tej okolicy, pani Teodory Majszewskiej, jest takie, że sprzeciwia się jakby ruchowi, który mógłby być tranzytem między ulicą Nad Cudołem a Pachońskiego, tak żeby nie było tam wtedy skrótu między tymi ulicami. I są dwie propozycje rozwiązania tej sytuacji, które mamy zaopiniować. Możemy je zaopiniować pozytywnie, negatywnie lub z jakimiś warunkami. Również zgłaszając własną propozycję, którą będziemy musieli pewnie wziąć pod rozwagę. Jaki będzie efekt tego, to... No zobaczcie, budzik dzwonił. Teraz bym prosił, żeby Państwo podeszli tutaj. Przepraszam, nie zobaczycie tego, co się idzie. Pana inwestora też poproszę, bo będzie mógł ewentualnie powiedzieć coś więcej. Jak już będą wszyscy tutaj, to jeszcze dokończę omawiać, potem się tam a wy znacie sobie, kto zna budowę. Więc tak, ale to jest druga, jeszcze jedna wersja. Jeszcze jedna wersja. Pierwsza wersja to była ta, którą mamy przed sobą. Polegała ona na tym, że mamy ruch dwukierunkowy na ulicy Danka, natomiast w tej nowej drodze jest jednokierunkowe zwężenie tej jezdni, tak żeby było to nie tylko poprzez znak, ale też fizyczne ograniczenie miejsca lub jednokierunkowe do tego miejsca. Tutaj jest wjazd do parkingu podwójnego i tu również wjazd do parkingu podwójnego. Następnie ruch dwukierunkowy z wprowadzeniem do ulicy Pałyskiego, która jest tutaj wyrysowana i jak powstanie, no to wtedy będzie tutaj wyjazd i wjazd. Jakiego na powstanie?
No to nie poruszajmy tego. Nasza sugestia po zobaczeniu pozycji była taka, że zarówno zarządy, jak i wtedy instytucje, aby ruch, który tutaj mamy, uniemożliwić poprzez stawienie przekładu w tym miejscu. Pan przygotował wtedy trzy warianty rozwiązań, bo też na zarządzie dyskutowaliśmy. Pada propozycja, że ta przegroda pojawiła się tutaj, aby mieszkańcy mogli z tej strony podjechać i zaatakować też na miejscu i potem wyjechać. Ale także była przed garażem, żeby z niej korzystali z garażu, tym sam wjeżdżałem do miejsca. No, pan przygotował wtedy trzy warianty, poszedł z nimi do instytucji. To wariant ten, który na numer 2. Polega on na tym, że mamy ulicę 13 na tym razem tutaj. Mamy ruch kierunkowy. Tutaj mamy ruch kierunkowy. Natomiast tu mamy przegrodę. Z tym, że przegroda ta w rzeczywistości jest prowadzeniem drogi ślepej, ale w praktyce umożliwia ujechać się przegrody na pomoc przez parę. Poprzez parking, który jest tutaj będzie wytyczony. I teraz tak naprawdę oddaję głos chyba Państwu, żebyście zadali pytania odnośnie tego. W mojej ocenie obydwa rozwiązania umożliwiają przejazd między ulicą Naczelnika Kamieńskiego, więc jeśli ktoś, znaczy przy tym wariancie wprost umożliwiają poprzez drogę jednokierunkową, to jest oznaczenie, wszyscy o tym wiedzą. Tutaj wszyscy wiedzą, ci, którzy wiadą, bo ci, co nie wiadomo, to może się przeznaczą znaków, że są ślepe drogi. To jest praktycznie nie coś. Zawsze przestraszam. Przepraszam bardzo. Dlaczego my przyjmujemy założenie, że ona nie może być dwukierunkowa i nie może być drogi i dwa kierunki? Ja chcę, żeby oni mieli tego, żeby ludzie odpadał się na kampanię, która co najmniej na dwie ulice. I ten czas potrzebujemy nie będzie potrzebujemy i ciąży na jedną. Chodzi o sytuację, w której mamy ulicę Pachowskiego, która jest bardzo pilna, dużą drogą i jest skrzyżowanie z Wyki, które mimo wszystko generuje często różnego typu korki. A co mamy, a tu mówimy o drogach lokalnych, osiedlowych. I nasza prośba, nasze wnioski polegały na tym, że chcieliśmy uniknąć wprowadzenia ruchu w ulicy osiedlowe. Tego ruchu, który jest generowany przez innych ludzi niż mieszkańcy. Tak, na początku, jeżeli spotykam, mówię, akurat tak sobie robię tej duszy na podbudowę, na zabudowę, inwestycje i drugie strony inwestycje, to automatycznie zgodziło się na powrócenie tego ruchu na drogach wewnętrznych. To znaczy, teraz naszym zadaniem należałoby rozbić się ruch, Następna uchwała, która będzie po tej uchwale, będzie dotyczyła tyle ruchu. Tu będą dwa budynki, które też się chcą do tam załączyć. Zabrajmy głos. Ja Państwu wierzchnikom zarządem dzielnicy miałem okazję rozmawiać, przedstawić głowy społecznego. Nie wszyscy Państwo uczestniczyli. Ja od początku tą inwestycję przygotowałem i teraz się zajmuję organizacją. To jest moja przewaga, mam całą wiedzę. I ta wiedza jest taka. Na etapie, jak była procedowana WZK, Rada Dzielnicy aktywnie się włączyła w ustalenia i wówczas pomysł rozproszenia ruchu. Stąd się wzięło połączenie które ma się ziścić do ulicy Pachelskiego. Nie uniemożliwienia ruchu, tylko rozproszenia ruchu. I ja to z panią Teodorią Majczewską osobiście rozmawiam. Ten układ drogowy jest na wprost realizacją tego, co było w uchwale Rady Dzielnicy podjętym, co zostało potem potwierdzone jako realizacja umowy zawartej z gminy przez gminę. I to jest po pierwsze. Na etapie uzgodnień, jednym z etapów uzgodnień jest organizacja ruchu i ZIKI jako kluczowe przyjął opinię Rady Dzielnicy Tylnicz. Na przestrzeni czasu optyka się zmieniła nieco i
Pani Teodozja, która od początku uczestniczyła w tych ustaleniach, wyraźnie wyartykułowała, że ona sobie nie wyobraża skierowania ruchu jakiegokolwiek w kierunku ulicy Nadsudowej. Taki jest stan faktyczny. To nie do końca tak, jak pan przewodniczący powiedział, ale co do wniosków, to jest to tak samo. Pewne spojrzenie na sprawę się na przestrzeni czasu troszeczkę zmieniło. Co do istoty rzeczy, stan faktyczny... Ja sam w początku nie znałem aż tego. No to ja dlatego to chciałbym nakreślić. I teraz tak, na etapie jak WZ-ka, czyli ten bazowy dokument, w oparciu o który było pozwolenie wydawać, jak był procedowany, wówczas była wykonana analiza ruchu, jaki wpływ ma projektowany, może mieć projektowana zabudowa na ruch lokalny. Okazał się on, nie jestem fachowcem w tej mierze, w każdym razie wnioski były takie, że okazał się on nieistotny z punktu widzenia całego układu komunikacyjnego. Niemniej, z punktu widzenia lokalnej społeczności jest istotne, żeby ruch rozproszyć. Tylko proszę Państwa, proszę przyjąć pod uwagę, że zamykanie ulic nie prowadzi do rozproszenia. Nie prowadzi, absolutnie. Teraz tak, Ziki, jak ja, bo ja przyjąłem oczywiście, uczestniczyłem tutaj w spotkaniach na ten temat, i w spółdzielni mieszkaniowych, może nie będę Państwu mówił szczegółami, bo to kilka lat to jest informacji bardzo istotne, które wpływały na takie czy inne korekty dotyczące rozwiązań tutaj szczegółowych, ale co do zasady, to jest cały czas ten sam układ. W momencie jak mamy, proszę Państwa, jakby dwa stany rzeczy, formalny i faktyczny. Myśmy jako inwestor, wnioskodawca przyjęli warunki polegające na tym, podyktowane przez miasto, w tym zakresie z inicjatywy Rady Miejskiej, żeby ten ruch rozproszyć, w związku z powyższym zapisy umowy o wybudowaniu dróg i parkingów ogólnodostępnych, bo to nie są tylko drogi, ale również parkingi ogólnodostępne, są warunkiem uzyskania przez inwestora pozwolenia na użytkowanie obiektu. Z tego punktu widzenia inwestor jest bardzo mocno zainteresowany zrealizowaniem, nie bawieniem się w uzgodnienia, tylko zrealizowaniem układu drogowego. Ale to ma być stan, który się stanie formalnym dopiero w momencie, jak się tą drogę wybuduje, wydzieli działkę, ustali zmianę przeznaczenia terenu i wprowadzi do rejestru dróg miasta Krakowa. Póki co tej drogi nie ma. Nie ma mowy o połączeniu drogowym. Dlatego ja zaprotestowałem przeciw wprowadzaniu przegrody żółtej. Ponieważ formalnie nieruchomość pozostaje wtedy nieskomunikowana. Bo nie ma drogi formalnie od strony ulicy Pachowskiej. To taka była przyczyna. Jeżeli nie żabiny są również stworzone, które teraz jest wielkie ogromnie. Ja też jestem przeciwnikiem, żeby po prostu mówię zamykać po prostu kierunki i nie rozpraszać. Dlatego, że mówię, nikt na chwilę obecną nie jest w stanie potwierdzić, mimo tego, że każdy mówi, mamy wszystkie ulice w większości mamy tak naprawdę zakorkowane i godzina czy tydzień do pracy. Tylko nie tylko skrzyżowanie wyki, ale również rada i ja też po prostu mówię, dajemy sobie z tym radę. Ale tu jeżeli po prostu mówię, skumulujemy jeszcze następne inwestycje i puścimy to, powiedzmy mówię, w Danka, bądź tylko odnośnie Pawłońskiego, to automatycznie doprowadzimy do taku i dopiero zaczną się protesty społeczne. Znaczy, ale co innego jest, jeśli korek jest na wyki Pawłońskiego, a co innego jest przed oknem. Dokładnie. To ma pan. Nie wątpliwie pan przewodniczący. O, dla mnie przy dwóch. W tych dwóch obiektach docelowo ma być 177 mieszkań. Ja mam takie jedno pytanie. Dlaczego my zakładamy, że wszyscy to będą nie wiemy? Dlaczego nie przypominamy? Czy ja mam zadać jedno pytanie, bo jest takie okazje, że jest taka
pozostanę. Ja mam pytanie. Dlaczego, jeżeli mieszkańcy protestują, dzielnica wydaje negatywne opinie, dlaczego państwo się upieracie, żeby w tym miejscu wsadzić te bloki i stworzyć problem? No bo w tej chwili my się mamy nad tym zastanowić. No myśmy wydali negatywne opinie. Nie, proszę pani. I będziemy musieli, na przykład... Ale nie, proszę pani. Ale proszę mi odpowiedzieć na to pytanie. Odpowiem pani na to prosto. Proszę sięgnąć do archiwum Rady Dzielnicy i zobaczyć tę uchwałę. Uchwała Rady Dzielnicy była pozytywna. To znaczy kiedy? Ostatnie połóżko. A jest dostępny do Bachańskiej. Tak. Dostępny do Bachańskiej. I dlatego jest kwestia tego, żeby prowadzić tu przekładać to na przykład. Państwo, drodzy państwo radni. Że w składzie tej inwestycji ma być wykonany nowy układ drogowy i do tego jest, proszę pana radnego, załącznik graficzny, co stało się załącznikiem do umowy z Zipiem. Oczywiście. Z takim załącznikiem. To jest poprzedni. Rada za tą inwestycją była pod pewnymi warunkami. Tymi warunkami przynajmniej ja tak rozumiem poprzednią kadencję, że było dostęp do drogi do Bachańskiego. Oczywiście. Nigdy nie dodano. Ale nawet nie tyle dostęp, co wyjazd. Prowadzenie ruchu. Prowadzenie ruchu. Nie, panie radny, nie tak. Rozproszenie ruchu. Rozproszenie ruchu polega na tym, nie wiem, ale ja poprzednio kadencję nie pamiętam. Rozproszenie ruchu. Nie wiem, ale 2009. 99. 2009. Znaczy, bo problem jest złożony, bo pan reprezentuje już wybudowane osiedle. Natomiast my po tym, jak skończymy temat tego, mamy działkę tutaj, która nam chce wsadzić kolejne dwa budynki z dostępem do ulicy Danka. I my mamy... Przepraszam, że pan wspomniał. Proszę zwrócić uwagę, to jest dokładnie tak. Nieruchomość gruntowa, jak myśmy ją nabyli, ona została skomunikowana, byśmy opłacili służebność gruntową do ulicy Danka, żeby nieruchomość mogła być skomunikowana. Zapłaciliśmy miastu ponad 100 tysięcy złotych na służebność gruntową. Ale to już nie jest de facto się zdarzyło. Dokładnie. Teraz jeszcze. Chodzi o kwestię przeznaczenia terenu. Na jaki cel? Dlatego pani radna, można zadysponować, proszę pani, ja dokładnie znam tę filozofię, którą pani reprezentuje. Bo miałem styczność na forum Rady Miasta, dokładnie z podobną tę filozofię. Oni mówią, że pan zna moją filozofię, albo pan jest czarodziejem. Nie, stosunki z proszę pana do nieruchomości, które mogą mieć takie czy inne przeznaczenie. Natomiast pani filozofia jest przeciwna. Ona polega na tym, tak? Tylko proszę wpisać tą nieruchomość i zadecydować na tym, właśnie zainteresowaniu. Nie, to Natomiast teraz
Ani kolejnej, która będzie przyszłość. Dobrze, że załóżmy, że rozpatrujemy to. Ona mały interes. Cały problem w kierunku tego, żeby robić te rozwiązania na wiedzie. Mamy sprowadzenie przegrody tutaj przed rozwiązanie ekstremalnych zawodami. No jakby robimy tak, wyrzucamy cały ruch w kierunku jego patrzeńskiego, skąd nie wiadomo, zrobi pan Olickiego. Do komu można? Kościół katolicki. Uniemożliwiając jednocześnie wyjazd z tego kierunku i skomunikowanie formalnie ten dojazd istnieje, to jakby spełnia moje to zawsze radniku, proszę mi kontaktu nie zrujnować, bo wtedy mamy problem, że ja od razu występuję ze skargą, żeby się uniemożliwia korzystanie skuteczne z opłacanego prawa z używności przejazdu. Takim ludziom jak pani Czerwoku. Czyli młodym mówią. Pojechałem się skonsultować po tym naszym spotkaniu, bo to było tam wykształcone spotkanie. Kiedy złożyłem pierwszą wersję, ale to 80% nie mówiło po polsku. Pojechałem się z tego. Znali ci koi duże projektu. I taka była prawda, dlatego było trudno zaleczenie, co uciekają z nich w stanie po polsku. I drogowcy mi wyjaśnili istotny problem. Przecież ten problem polegający zapiskę, że zrobimy środę w naszym kierunku. No mamy własny urząd. Ale dlaczego ten urząd się nie zaśle? Musimy zrobić las na drogę. Nie ma nic tego na drogę. Ten rzad na drogę. Mówiło się, bo wyżej posiadać możliwości mieć. Nie wiem, plac na drodze ostatnie wydania. A jak pan wie, rozumie, ale 87. Przez ten czas, wyborczy szpiwany, ale grosa. Najlepszy. To ma mieć charakter. Tym sposobem do momentu kiedy będzie. Ona przechodzi do jakiejś są linie wysokiego nadwyżenia. Nie zajmujmy się takim garażem. Tam jest wydana wózetka. Nie wiem, czy to żyje. No, tam, gdzie były garaże, proszę Państwa, tam są garaże biurowe. Garaże są 120, a to tam nie wydali. Mamy taką szafkę. To jest to, co było rozegrane. Natomiast tu się pojawił istotny problem techniczny. Wydawało się, że to rozwiązanie z tym zwężeniem i skanalizowaniem ruchu od ulicy Nadcudowej w kierunku ulicy Pachowskiej, to jest zabezpieczenie wystarczające. Niemniej pan przewodniczący i z tego co rozumiem pani Teozozja Maliszewska mają poważne wątpliwości co do egzekwowalności prawa w Polsce. Ja mogę tylko dodać do tego tyle, że jeżeli wprowadzimy oznakowanie, załóżmy, że wrócimy do tego rozwiązania z tym zwężeniem i
wyraźnym wyesowaniem tej drogi, czyli spowolnieniem jeszcze dodatkowo, bo taka jest intencja tutaj, to jeżeli my planujemy zresztą, że ta cała zabudowa będzie monitorowana wizyjnie, to ja sobie wyobrażam, że to jest kwestia wyrobienia nawyków. Nie ma takiego rozwiązania, drodzy Państwo, żeby było idiotem odpornym. Nie ma. Na idiotyzm nie ma panaceum, poza tym, że należy go ścigać. Nic więcej. Trzeba mieć nie dojdziemy do niczego. Pani mówi, ale tak. A Szafirowa? Dwa zasady. Z drugiej strony techniczne drogi, tak naprawdę, to później uniemożliwia, bo opcje się mogą zmienić. Bo to, co dzisiaj powiedzmy mówimy, to przyjdą inni i powiedzą, dlaczego nie można nie iść do drogi kierunkowo, tylko jednym kierunku. Dlatego a techniczne znaczenie, o tym życie, to znowu przytworzy... Pani radny, ZIKIT wybrał taki wariant, który daje rozwiązanie uniwersalne z punktu widzenia ZIKIT-u, który administruje drogami w Krakowie. Ja rozumiem, że Państwo musi się patrzeć w kategoriach tego, co się tutaj lokalnie będzie działo. No to proszę, żeby to było wycale rozkierowane na ustawę, a ustawę na sudołem, to jest odłączona. Tak, z tym, że jest jednym to, co słusznie Pan Przewodniczący zauważył. Tutaj pamiętam, wybrał taki moment na zamknięcie ulicy, bo to jest... To nie jest formalnie ulica. Ale parkingiem możesz wjechać na skrót. Tyle tylko, że tym parkingiem zorientowany może objechać tą blokadę. Pan z inżynierii ruchu mówi tak, no najlepiej to jest... Ja bym przyjrzał na razie tutaj zabrał. Po co? Po co? Bo będą ludzie do Darka. Szanowni Państwo, ja w takim razie proponuję 10 minut przerwy. Tak. Oczywiście dyskutujemy dalej, ale żeby osoby, które... Wznawiam obrady, ale oprócz tego otwieram dyskusję. Czy ktoś chciał zabrać głos w tej sprawie i zaproponować jakieś rozwiązania, bo na chwilę obecną nie mam wpisanych, jak opiniujemy. Jest wariant pierwszy, wariant drugi umownie nazwany, bo tylko jeden ma numer, drugi rzeczywiście. Czy są jakieś głosy? To znaczy... Proszę, Pani Andrzej. Pani Małgorzata. Ja rozumiem, że bo tam jest wariant pierwszy, tam jest wariant drugi, ale to nie znaczy, że my mamy wybierać między pierwszym i drugim, tylko możemy... My opiniujemy dwa niezależnie, tylko w jednej uchwale. Dobrze. Czy są jakieś pytania jeszcze? Dobrze, w związku z tym... Czy są jakieś propozycje opinii? Znaczy może będę głosował w takim razie wariant pierwszy, wariant drugi. Za każdym razem opinia pozytywna, natomiast przegłosowanie opinii, znaczy nie osiągnięcie przy głosowaniu większości dla opinii pozytywnej, więc oznaczało poddanie pod głosowanie automatycznie opinii negatywnej w następnym głosowaniu. Pierwszy wad, już zaraz, dyskusję zaraz zrobię, jeśli będzie taka. Proszę. Że przy wariantach wspomnieć, powiedzmy, mówię, dostęp do, ten proponowany dostęp do drugiego. Żeby to sobie, ponieważ nie każdy nie pamiętał jeden z rzeczy. Wariant pierwszy to wariant taki, w którym mamy jednokierunkową nową drogę od strony nad Sudołem w kierunku ulicy Pachońskiego. To jest nasz umowny wariant pierwszy, on jest po prostu nieoznaczony numerem. Kto z Państwa jest za opinią pozytywną dla tego wariantu? Proszę o podniesienie ręki. Panowie, żebyśmy już głosowali. Kto z Państwa jest za pozytywnym wariantem drogą jednokierunkową od strony nad Sudołem? Proszę o podniesienie ręki. Raz, dwa. Kto z Państwa jest przeciw? Proszę o podniesienie ręki.
Ten z Państwa się wstrzymał. Dziękuję. W związku z tym, tak jak mówiłem, zaproponuję dlatego wariantu głosowania negatywne. Teraz z Państwa jest przeciwko temu wariantowi i opinią jest za opinią negatywną po prostu dla tego wariantu. Proszę o podniesienie ręki. Kto z Państwa jest przeciw? Kto z Państwa się wstrzymał? 3. Dziękuję. I teraz wariant drugi. I teraz ja mam dylemat, bo nie wiem, czy głosować ten wariant, musicie wy mi powiedzieć, tak jak jest, czy z warunkiem przesunięcia przegrodu w inne miejsce. Bo dla mnie, znaczy to, co kiedyś rozmawiałem z panem inwestorem, propozycja, którą pan inwestor sam nawet podał, żeby zachować wjazd od ulicy Danka, ale żeby budowlę Pachańskiego jest w mojej ocenie najlepsza. Rzeczywiście jest problem z ZIKIT-em odnośnie tego, żeby oni się na to zgodzili. Natomiast to jest kwestia, którą trzeba byłoby już poruszać z ZIKIT-em na osobnym, nie wiem, spotkaniu, myślę, celowym na do tego celu. I teraz pytanie, czy wolicie, żebyśmy zagłosowali ten wariant drugi, tak jak jest, a potem ewentualnie zaproponowali własny, czy zagłosowali ten pod warunkiem przesunięcia w inne miejsce przegrody. To proponowałbym, żeby tą przegrodę przesunąć z tym warunkiem przesunięcia przegrody. Drugi z warunkiem przesunięcia przegrody. A co na to? Nie, to jak chodzi o uzupełnienia, może przerwożę tych udzielanych informacji, to ja uzupełnię. Faktycznie tu potwierdzam to, co pan przewodniczący powiedział, że pierwszą podczas naszego spotkania, jak byłem zaproszony na posiedzenie zarządu Rady Dzielnicy, to ja sam zasugerowałem takie, a nie inne umiejscowienie tej przegrody. To znaczy jest przesunięte. To przesunięte, o którym mówi, także obydwa wjazdy do garaży mają obsługę komunikacyjną w stronę ulicy Pachońskiego. To jest prawda. Później wszakże konsultowałem się z drogowcami i to jest to, co pan przewodniczący mówi. Nie wiemy, jak ZIKIT na to zareaguje, na taką propozycję, ponieważ ten wariant, który ja tutaj przedstawiłem, jest teoretycznie wybrany przez ZIKIT. Tak, to nie tak, że ja przybiegłem tutaj i ja sobie wymyśliłem. Dlatego, że jeżeli zamykana jest ulica dwukierunkowa, wymaga placu nawrotnego, a na to nie ma miejsca. I teraz jest kwestia osiągalności pracy. Czy oni zgodzą się na to, pomijając jakby milczeniem, bo to jest droga wewnętrzna, no to może nie w pełni będziemy stosować te przepisy o drogach publicznych, tak? Ja tego nie wiem. To wymaga mojej jeszcze wizyty w ZIKIT-cie po tym, jak Państwo określicie to, no bo musisz się ja mam przesunięcie do tego, z tym przesunięciem. Ja mam taką propozycję. Przegłosujemy wariant drugi. Jeśli wariant drugi będzie negatywnie, to wtedy zawnioskujemy w punkcie trzecim o ustawienie przegrody przed garażami, tak jak rozmawialiśmy z panem, i poprosimy od razu o spotkanie w piątek o 17 u nas w siedzibie z panem dyrektorem Saponiem, który nadzoruje ten wydział organizacji ruchu, celem doprowadzenia do kompromisu tego rozwiązania. Jakiekolwiek by, proszę państwa, jakiekolwiek by nie było, jestem tylko realizatorem. No jasne, rozumiem. W takim razie poddaję pod głosowanie na początek opinię pozytywną dla wariantu drugiego. Jeśli będzie nie przegłosowana, to będzie... W tej formie, jaka jest na plan. W formie, jaka jest na plan. Kto z Państwa jest za ruchem dwukierunkowym z przegrodą, która jest na głównej drodze z możliwością objechania przez parking, proszę o podniesienie ręki. To jest ten wariant drugi, który widzieliście. Kto z Państwa jest za, proszę o podniesienie ręki. Nie widzę. Kto z Państwa jest przeciw, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto z Państwa się wstrzymał? Dziękuję. Dwie osoby wstrzymały, 11 za. W związku z tym podaję pod głosowanie negatywną opinię dla tego wariantu. Kto z Państwa jest za negatywną opinię, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw? Dziękuję. Wstrzymał. To jedna osoba się wstrzymała, pozostałe za, czyli 12 za.
I w takim razie proponuję wprowadzenie następującej poprawki. Punkt trzeci. Wnioskuje się o ustanowienie przegrody w miejscu wskazanym, w załączniku dajmy na to, ale, ale to będzie chodziło o to, może podejdźmy. Przed wjazdem do Węgry. Od strony, strony zachodniej. Tak, to jest to, co 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 jest to jest Szanowni Państwo, kto chciał podejść, podszedł i zobaczył, gdzie proponujemy. Chodzi o przegrodę przed wjazdem do parkingu budynku A od strony zachodniej, tak aby umożliwić przejazd od ulicy nad Tudołem. Skanalizować ruch cały w kierunku Pachańskiego. Kto z Państwa jest za takim wnioskiem, to jest wniosek, to taką przegodę, proszę o podniesienie. Dziękuję, kto jest przeciw, dziękuję, kto się wstrzymał, dziękuję. Jedna osoba przeciw, pozostałe za, czyli 12 za, 1 za przeciw. Od razu pana bym prosił tylko o jakiś kontakt do nas jutro, albo zostawienie kontaktu, tak żebyśmy mogli zadzwonić, czy w piątek o 17 uda nam się to spotkanie zrealizować, czyli czy dyrektor Sapoń przyjmie zaproszenie, bo na pewno zaprosimy go w piątek na 17, żeby móc mu pokazać to i spróbować go przekonać do tego rozwiązania, po prostu, które zawnioskowaliśmy. Tak, żeby to już po prostu mogło zrealizować. Ja mogę zadeklarować ze swojej strony, nie będę czekał na to spotkanie, tylko jasne. W oparciu o wiedzę sesji. Ja jutro będę w Zichicie. Oczywiście. Naświetlę ten a będzie uchwała, to ja i tak w Zichicie jestem umówiony, że bez waszej uchwały ja nie posunę się krok dalej. To cokolwiek, ona już jakby zafunkcjonowała, no i teraz musimy się do tego, być może, że takie spotkanie nie będzie potrzebne, bo jest jedyny problem. Jeżeli Zichit wyrazi zgodę na odstępstwo, czyli odstąpi od wymagania placu manewrowego, nie mamy żadnego problemu. Jasne. Z mojego punktu widzenia to jest też żaden problem. No, tym bardziej, że taka przygoda w przyszłości, jak się pojawi ulica Wewnątrzka, zawsze może zostać demontowana. Dokładnie tak, a wtedy drużyna sudowym będzie ślepa. Będzie ślepa. I taka była, ja to tak rozumiem, że taka była intencja Zichitu właśnie. Można warunkowo tą przegrodę ustawić. Dobrze, to dziękuję. W takim razie przechodzimy do punktu 6a. Przepraszam, nie przegłosowaliśmy jeszcze uchwały. Ja zaczekam w takim razie. Dobra, w takim razie, szanowni Państwo, poddaję pod głosowanie druk numer 12 z poprawkami przyjętymi i z opiniami negatywnymi do wariantu 1, 2 i poprawką punkt 3. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej uchwały, proszę podnieść ręki. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzyma? Dziękuję. 12 za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących.